Witam wszystkich, podobnie tutaj jest Biedny, zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj sobie będę grał Orianą na midzie. Za chwilę standardowo przestawienie postaci, a dajcie mi chwilę. Co, gdzie, jak i w ogóle. Darius solo top, Sejuani w dżungli, na bocie mamy AD carry Draven. Support Leona, przeciwko sobie Master, Twisted Fate, Darek, Wayne i Teemo. Zobaczymy, jak to będzie. Jest dosyć późno, więc wybaczcie, że będę ziewał i tak dalej, i tak dalej. Powstaje pytanie, czy Teemo jest supportem, w cudzysłowie bynajmniej. Pożyjemy, zobaczymy. Mając Twisted Fate na midzie, sądzę, że będzie to łatwa linia, ale no cóż, zobaczymy. Jeśli chodzi o Orianę, naprawdę bardzo fajna postać, ją także sobie zakupię. Kiedyś tam oczywiście płakałem, że Orianę, no nie dla mnie postać, że trudna i takie tam, i takie tam, i takie tam inne smenty. Aczkolwiek jak pograłem nią, no nie wiem, 3-4 rundki z rzędu, wczoraj mianowicie, dla was to może być nawet dzisiaj, wszystko jedno. To naprawdę jest to fajna postać, taka konkretna bym powiedział. Tak samo trolling, może solo topa, nie wiem, zobaczymy, być może. Na czym tu jest solowym? A że ta postać jest naprawdę dobra, jak dla mnie tak samo jak Kassadin, które, no, nie oszukujmy się, Kassadin jest naprawdę mocną postacią w late-game'ie. A Orianna jest dla mnie, jak dla mnie jest cały czas dobra. Tym bardziej, że ten pasyw, że on daje dodatkowy damage do autoataku i takie tam inne przejczniki, jest naprawdę bardzo dobry w early game'ie. Early? Dobrze mówię. Na początku gry to mam na myśli po prostu. Twisted, jesteś chyba marzycielem, że dam tobie się dotknąć. Naprawdę. Pamiętam, grałem ostatnio przeciwko Orianie. Na tydzień temu. I po prostu miałem ją przeciwko sobie i wtedy ją jeszcze nie ogarniałem. Po prostu nie miałem pojęcia. O Jezus. Nie miałem pojęcia co, gdzie, jak z nią. Wiadomo, bo byłem taki nowy. Nie wiedziałem, jakie ona ma spell i tak dalej. To przyznam się szczerze, że zadziwił mnie jej autoatak. Jej moc za pomocą tego autoataku. To było naprawdę coś takiego. Wiecie, taki kop w twarz. Naprawdę byłem szokowany. Dlaczego ona ma taki damage? Skąd się ten damage bierze? A teraz po przeczytaniu, no to już wiem. No nie. No nie, Sejuani, pinguj mi ich więcej razy. Ale dobrze, ja potrzebuję blue. Zdecydowanie. Mimo, że kupiłem sobie pierścień do rana, nie bez powodu. To naprawdę potrzebuję tego pieprzonego blue. W late game jeszcze jakoś się to wyrówna, tak? W jakiś sposób, ale na początku gry, no to nie jest fajnie. No jest. Czego nie uniknąłem. Takiego prostego autoataku. O Jezu, co ja gadam? Sorry ludzie. Jest późno i mi się ciut niektóre rzeczy pieprzą. Nie autoataku, tylko takiego prostego spela nie mogę uniknąć. To jest niedobrze ze mną. Tu ze Twitem też kiedyś będę musiał zagrać, ale ta postać jest słaba. Ja mam takie zdanie. Jasne, możecie się kłócić, ale nie, biedny, nieprawda. Nieprawda, ta postać jest naprawdę dobra. Tylko wystarczy nią pograć, ble, ble, ble. Nie, dla mnie jest słaba i koniec. Dobra, TF, przydałoby się, żebyś zginął. Oczywiście z mojej ręki. O Jezu, patrzcie, się wlazłem w to specjalnie, what the fuck. To znaczy nie specjalnie, aczkolwiek no.
Zaczynanie lepiej co, bo tylko tracisz czas. Totalnie zdominowałem tego mida. Kurde, jakby miał ulti, a to jeszcze dużo czasu. Dobra, przynajmniej będę pushował tego mina, nie wiem czy on się pewnie cofnie. Speniał, he. Zajebiście, dopiero teraz mam ulti. Dawaj, Sejuani, pójdziemy razem, to może coś ściśniemy. Ło, trzeci poziom, taki niski? Naprawdę? Dawaj, Sejuani, wychodź. Ajajaj, zużyłem Ignite'a. Pipa no zabrała mi. O Jezus Maryja. Dlaczego tank bierze kille apekerowi, tak? No i patrzcie, jeszcze on. No ja pierdolę. No nie! Litości. O ja pierdykam. No widzicie, już mi się pieprzą od klawisze. Dobra, kupmy sobie zdecydowanie to, to i to. Wskażmy Sejuani, że mi zależy na blue. Aczkolwiek podążajmy na tego mida. 4-1 dla nas. Bardzo fajnie. Co, Dariusku, po tobie? Oczywiście jak widać ulti TF-a jest no dosyć fajnie, specyficznie i tak dalej. Aczkolwiek i tak uważam, że ta postać jest słaba. Słaba. Powiedziałem słowa? On my way już. Chciałem tylko odpuszować. No patrzcie jak... Kurwa, ja... O Jezus. Nie, ja nie wiem jakim cudem. Po prostu nie mam pojęcia. Ona naprawdę jest jakaś pipą. Jak można mówić komuś, że chodź po blue, a jednocześnie przez przypadek, nawet przez przypadek zabrać? Przecież to jest dziwne, nie wystar... Kurde, no. O Jezu. Dobra, w sumie nic się nie stało. Zawsze mogło być gorzej, tak? Mogła mi nie pomóc, czy coś w tym fajcie. Sejuani. Pipo, odejdź. Wyjdź stamtąd, tu nie ma... O Jezus. No więc tak jak powiedziałem, zawsze mogło być gorzej, coś odwalić brzydkiego. Przeżyję bez tego blue jakoś. Nie będzie łatwo, ale zobaczymy, może się uda. No, litości. Nie, chyba ziomek się może poczuć pro, że za każdym razem mnie z tego trafia. No. No nie, po prostu kurde, no nie. Nie cofaj się, dziwko. Wow. What the fuck? Dobra, na topie coś się... Nic specjalnego nie dzieje, to powiem on my way. Zganguje, może się uda. Dobra, bardzo ładnie na bocie za to. No nie! Kurde! Fuck, dawaj tędy! Dobrze, Darek. Szczerze powiedziawszy, liczyłem na killa, aczkolwiek już.
No, chciałem go zignacić, ale... Jak sami widzicie, ulti Dariusa, i tylko po prostu mój ignet by poszedł. No, psu w dupę, tak. No właśnie, i Orianna jest na tym samym poziomie, moim zdaniem. Co po prostu... Czekajcie, Morgana. Niby wszystko ładnie, pięknie. Ulti obszarowe. Slow i tak dalej, osłona i tak dalej, fajnie, pięknie. Tylko że problem jest taki, że ona będzie miała, że ja w tym wypadku będę miał naprawdę bardzo dużo asyst. Przynajmniej tak mi się wydaje, za każdym razem jak grałem Orianą, nigdy nie miałem jakiegoś, po prostu miałem 10 do 2, powiedzmy, nie? Zawsze to było powiedzmy 4, 3, 15. Jak powiem, o ja pierdykam na ludziska. Bez kitu, że tam jest ten. A jednak jest, dobra, ja. A nie, ulti za 40 sekund. Bieguna, może zagram, zobaczymy, nie wiem. Dobra, dam mu to pusznąć, tak przynajmniej kawałek. Dobra, może mi się uda. Kurde, chciałbym się flashnąć, ale się obawiam, że... Wow! No nie! Bez kitu! Nie no, dobra, może Wenny zabije, w co wątpię. Kurde! Boże święty. Nie spodziewałem się, że... nie spodziewałem się, że Darek się za mną flashnie, no to było... Więc no, to było dla mnie dziwne. Może by, gdyby był sam Darek, jeszcze bym jakoś uciekł, ale kurde, jeszcze tam Wenny. Get the fuck out. No a Sejuani? Jeszcze ulti spieprzyła. Nie wiem dlaczego, na co liczyła, dlaczego nie rzuciła się, tylko zaczęła się cofać. Ja do Darka mówiłem. Do Dravena, o Jezu, nie Darka, sorry ludzie, Darek to Darius. Do Dravena. No spieprzaj, ja pierdyka. Takie to tempe. Zajmuję się smokiem elegancko. No Darek, weź się. On ma graba chyba jeszcze, więc. Pocałuj mnie w dupę, koleś. Tak, ja chcę blue, ale... Ale... No to come on! Chodź tutaj, Sejuani. No, come on. Ta protekta, ta kula jest niezła. Okej. Trzeba ładnie podziękować. Esy. O, widzę, że Blue ma także Twisted Fate. Nie. Nie, po prostu kurde, no nie. No patrzcie, za każdym razem jest tego shitu trafia, no to jest praktycznie niemożliwe po prostu. W
Boże, ten Darek, naprawdę myślę, że ja specjalnie pójdę do przodu, bo nie wiem, raz się tak wystawiłem, licząc na to, że zabiję TF-a. 0-1-2. Ulti? Oh, the fuck! No nie, kurde, nie miałem wardów, nic nie widziałem. Tym bardziej, że to była Dekere i Darek z... Nie, też, jednak tak, Darek był z bota tak samo. Więc dziwnym trafem, nie wiem pojęcia co, Leon i Draven... Leona i Draven robili na bocie, nie pomagając mi. Kurwa. No cóż, bywa i tak, moja wina, niepotrzebnie się pchałem. Ale bym się cię przekonał, że oni gdzieś sobie poszli, tak? W 100% tak moja wina. No, niestety dziska nie zaprezentuję wam swojego magicznego skilla, jakich to wyników nie nabija. Ech, kurde, no teraz patrzcie, pchałem się na mida, no spieprzajcie, naprawdę. Dlaczego was wcześniej nie było, jak mnie atakowali, tylko wtedy, kiedy mnie nie ma, to wy się tak wpieprzacie na to. Dobra, ja ulti mam, ulti jest. I oczywiście podpieprzałem i farmę, no bo jakże inaczej. A ja pierdykam, no. Naprawdę, dzisiaj jestem nie wkurzony, po prostu nie mam siła. A jeszcze takie rzeczy się dzieją. Dobra, teraz już patrzę na mapę. Więc bez lipy. Dobra, do Darka chciałem pójść, żeby mu pomóc, ale widać, nie potrzebuję takowej. Więc lepiej dla mnie. Come on, dude. Idzie kto tu? O tak, Timo, ty to spieprzę. Wow, trzy postacie przy nim. Czempionem. Gracze. What the fuck? No ale Darek przynajmniej kogoś zabił. Dobra, przejdę się na tego topa, tylko po to, żeby przydefować wieżę. Widzicie tą tu kulkę? I ja miałem tą tu kulę. Come on, come on! The ball is impatient. The average. Why are they running? No! Aj, Timuś, Timuś. Co za łeb? Legendary. No nie, dlaczego ja nie mogę być legendary? Oczywiście, wymawiając jakiekolwiek angielskie słowo, nie powinno się naciskać na ry. Ale cóż. Dobra, dawaj. 0-2-3, ale mam staty. We can be far. O, praktycznie zero damage. Nie, jak się rzucą na mnie, to mnie po prostu szlag jasem trafi, nie? Dobra, dajmy to jakiś slowa. Czwórka na... Ajajajajaj, dawaj, dawać. No. Dobra. O,
Aj! No nie, dlaczego ja Darokowi daję kile, no? Dobra, ale kogoś zabiłem, kogoś mi się udało zabić, niestety nie wiem kogo w tym... W tej ferworze, nie wiem czy dobrze mówię, walki, tyle się działo, że po prostu nie ogarnąłem i... No tak, oczywiście we mnie. Chuj wie dlaczego. Get the fuck out. Dobra, ja się nigdzie nie ruszę, bo tutaj mnie po prostu połknie Timo swoimi grzybami. A ja za bardzo naprawdę nie wiem, gdzie one są poustawiane i to by było dosyć ryzykowne. Okay, kupmy sobie coś porządnego. Ile będzie mi jeszcze brakło? 200, no dobra. Ale w końcu będę miał jakiś damage. Chyba Darek poszedł po Blue Leona, sprawdź to! Nie, dobra. A jednak. Dobra, zabiłem Darka, ale nie mam Blue. Bo Blue podpieprzyła Sejuani, no dobrze. Już zaschło mi w gardle. O Jezus. Get the fuck out, Darek, ja ci nie dam, nie ma szans. Dobra, przynajmniej popnę. A ja tu jestem sam, no dobra. O, no naprawdę jestem tu sam. Oczywiście nie dosłownie, ale... Ale jednak. Nie, nie, no! No właśnie, no. Wow. Wow, ale damage'a. Ale widzę, że wierzysz wszyscy olali. Dobra, może mi się uda zabić mas. A nie, dobra, on pójdzie pod wieżę. Przecież to i tak będzie kill dla Leony, więc nie kumam postępowania Mastera. Dawaj Leona, ocalę cię. Dobra, ale mam już killing spree, miałem 0, ale przynajmniej, no, sami widzicie, jak mówiłem na początku, ja zajebistych statów nie będę miał, więcej asyst. Jeszcze trochę i tyle asyst, co support. Dobra, kupmy sobie takowe butki. No i teraz przydałoby się kupić Zonię. Bo Zonia to chyba jeden z podstawowych przedmiotów, jak Rabadon na AP. Jeszcze już bawimy 25 minut i 25 do 8. What the fuck, naprawdę ta gra jest easy. Chociaż, kto to mówi, jakby nie było. Osoba, która, no, może nie infidowała, aczkolwiek. Dobra, idę. Come on, Leona. O, Leona buduje się na tanka. Nie. Ja pomogę. Shut down.
Dobrze, dubla zajrzyłem. 10 do 0 Draven. Ja mam 5 do 2. O! Ajej, sorry, ludziska myszkę sobie zablokowałem. Dobra, może ja przejdę, a nie Blue nie mam. Dobra, przejdę się na topa. Ratatata. Albo. No, Orianna. Jeżeli będziecie mieli, nie wiem, jakieś problemy z dźwiękiem, jeśli chodzi o Lola, to coś mi się dzieje z głośnikami. I po prostu... Nie, ja gram na słuchawkach, ale na głośnikach mam... No, słuchawki mam połączone za pomocą głośników. I one mi się tak przyciszają, podgłaszają. Więc musicie wybaczyć. Dobra, mi jeszcze brakuje trochę kasy. Master idzie, master idzie. Ja tutaj widziałem Mastera. No, to Teemo raczej nie jest, więc... No, jestem święcie przekonany, że widziałem tutaj Mastera. No, dobra. Skoro... A, Wayne, czy ja ją ścisnę? O, Master, dobra. Pomocy! Uciekaj, uciekaj, pchełko, dopóki możesz. Dobra, ja się cofnę. Im się chyba nic nie stanie. Dobra, ja teraz kupię Zonię. Ale muszę się przejść także po Blue. Zaprawdę, jeśli chodzi o Orianę, ja polecam tą postać każdemu. Po prostu ona jest naprawdę niezła. Jak dla mnie ona ma z dupy damage, naprawdę, kurde. Tylko do końca nie rozumiem, dlaczego używając W po tym dwóch takich samych postaciach, creepsach, to i tak zabije powiedzmy jednego, a drugiego zostawi, a drugiemu zostawi coś tam HP. Ja tego nie kumam, kurde, używam QW, teoretycznie powinno to działać na wszystkich. No nie, ale żem spieprzył ulti, ludzie. Kurde. Ażem teraz spieprzył, ajajaj. What the fuck? Ja myślałem, że go nie zabiję, nie? To taka miła niespodzianka. A, tu jeszcze wieżenie sprzątnięta. Dobra, to pomogę. Wow, dobra. Trzeba zasłałować ludziska zdecydowanie. No co, już nie jesteś taki odważny? Ło, ho, 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 ho. Nie, nie! Kurde! Gdybym miał Zonię, ajajaj. Właśnie mówię, ja będę musiał także zagrać tym nowym masterem, bo on jest OP. Mówcie co chcecie, a ten nowy master...
Widzieliście, jak się Sejuani nie zaciąła? Dobra, więc mówcie, co chcecie, jak dla mnie mastery aktualnie są OP. Riot chciał dobrze, a jak zwykle spieprzył, no cóż. Teraz będzie po Leonie. Ale nie, jednak Leona wygrała. Czekajcie, w ogóle ja tak powiedziałem, nawet nie wiem jakie mam... Dobra, mimo. 3 do rany, no pojebało go. Nie wiem po co mu 3 do rany. Ej, dobra, zobaczymy czy to wygramy. Raczej jeszcze nie. Elegancja Francja, tylko no kurde, brakuje mi jeszcze 150, lekko ponad 150, żeby kupić zonie. Kurde, i wtedy jak chciałem uciec przed masterem, no to trochę też spieprzyłem z tym flashem, mogłem poczekać do ostatniej chwili. Minionki, elegancja Francja. Wow, Teemo z dupy damage ode mnie ma. Wow, idealne, w idealnym momencie ulti. GG. Ale w idealnym momencie zwróciłem. Ja, ale jestem z siebie dumny. Coraz bardziej ogarniam postać Oriany. Już wiem, na czym rzecz polega dokładnie. Genialnie, dobra. Okej, dziska, to by było na tyle. Zapraszam do komentarzy, subskrypcji i ocen. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos.